2 października 1942 roku z holenderskiego Westerbork wyjeżdża pociąg śmierci wiozący 1013 osób deportowanych do Auschwitz-Birkenau. W jednym z wagonów znajduje się Arpad Weisz, legendarny węgierski trener żydowskiego pochodzenia, autor 2 tytułów mistrzowskich dla Bolonii, nazywany Vitali Weissem. Wraz z nim jadą żona Elena, córeczka Klara i synek Robert. W Kędzierzynie Koźlu Weisz zostaje brutalnie odłączony od rodziny i skierowany do niewolniczej pracy w jednym z zakładów przemysłowych Górnego Śląska. Żona i dzieci jadą dalej. Zatrzymują się tutaj, w Oświęcimiu, na bocznicy kolejowej, na rampie wyładowczej, którą Niemcy nazywają Judenrampe. 75% osób stąd trafiało bezpośrednio do komór gazowych. I ten tragiczny los spotkał także żonę i 2 dzieci Arpada Weisza. Zginęli. Następnego dnia oświciono, oczywiście o tym nic nie wiedział. 31 stycznia, wycieńczony chorobami i niewolniczą pracą, legendarny węgierski trener żydowskiego pochodzenia został deportowany z zakładu przemysłowego, gdzie już nie było z niego żadnego pożytku, do obozu w Birkenau i tam zmarł. Jak to się stało, że jeden z najwybitniejszych trenerów okresu przedwojennego, autor wielu sukcesów w Italii, musiał uciekać z tego kraju, tułał się po Francji, był w Holandii i ostatecznie zginął w jednym z najtragiczniejszych miejsc w historii ludzkości? Oto zdjęcia Paryża, gospodarza letnich Igrzysk Olimpijskich, nagrane w 1924 roku. Arpad Weisz pojechał na nie jako zawodnik reprezentacji Węgier. Na co dzień grał w Maccabi Brno, żydowskim klubie, który powstał w 1919 roku, a już 4 lata później ogrywał Real Madryt, Juventus czy Rapid Wiedeń. Piłka nożna już wówczas była najpopularniejszym sportem w ojczyźnie Weisza. Na mecze reprezentacji przychodziły dziesiątki tysięcy ludzi. Te nagrania sprzed towarzyskich meczów z Włochami świadczą o skali zainteresowania piłką. Między Italią a Węgrami kwitła przyjaźń, a Arpad miał z tego skorzystać. Na igrzyska do Paryża Węgrzy jechali jako jedni z faworytów. Mieli świetny skład. Bela Gutmann, który tak jak Weisz pochodził z żydowskiej rodziny, po wojnie został trenerem Milanu, prowadził też São Paulo, Porto czy Benfica. Z tą ostatnią drużyną 2 razy zdobył Puchar Europy, a Eusebio pod jego wodzą został najlepszym piłkarzem świata. Do dziś Gutmann uchodzi za jednego z najwybitniejszych trenerów w historii futbolu. W 1924 roku w Paryżu pośród debiutantów na letnich igrzyskach olimpijskich pojawili się też Polacy. 6 lat po odzyskaniu niepodległości. Dwudziestego 6 maja na Stade Bergère reprezentacja Węgier zagrała z Polską w pierwszej rundzie igrzysk. Zdemolowała naszą kadrę aż 5-0, a wieść ta wywołała euforię w ojczyźnie Weisza. Oto wydanie przeglądu sportowego z 4 czerwca 1924 roku. Czytamy w nim, że Adam Obrubański, ówczesny selekcjoner reprezentacji Polski, nie mógł liczyć na lidera drużyny Ludwika Gintla, bo ten miał opuchniętą nogę. Gintel był przedwojenną gwiazdą Krakowi, pochodził z żydowskiej rodziny i zmarł w 1973 roku w Tel Awiwie. Adam Obrubański, trener kadry na igrzyskach w Paryżu, został zamordowany w Katyniu w 1940 roku. Węgrzy do drugiej rundy awansowali w pięknym stylu. Weisz cały mecz obejrzał z ławki rezerwowych. Miał zagrać z Egiptem, ale na treningu odniósł kontuzję i to było jego szczęście. Nie wziął udziału w pierwszej wielkiej tragedii węgierskiej piłki. 29 maja Egipcjanie wygrywają 3-0. Kiedy o 18.30 węgierskie radio ogłosi tę wieść, powołując się na raport Komitetu Olimpijskiego, nikt nie będzie chciał w to uwierzyć. Wykrzyknik w czerwcowym wydaniu przeglądu sportowego świadczy o szoku, jaki wynik wywołał także poza granicami Węgier. Złoty medal na letnich Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu wywalczyła reprezentacja Urugwaju. 6 lat później została pierwszym w historii mistrzem świata. Na Węgrzech wrzało. O klęsce reprezentacji piłkarskiej debatowali nawet parlamentarzyści. Ci z antysemickim nastawieniem winnych wskazali natychmiast. W ich mniemaniu byli to gracze żydowskiego pochodzenia, którzy stanowili większość podstawowego składu. Weisz już nigdy nie został powołany do kadry. Dostał za to ofertę nie do odrzucenia. Zawodowy kontrakt z Włoch, które ogarnęła gorączka Calcio. Zanim jednak Weisz wyjechał do Włoch, musiał rozegrać kilka meczów kontrolnych ze swoją drużyną klubową. Maccabi Brno wyruszyło do Polski na tournée, gdzie zagrało m.in. z Wisłą, Krakowią i Jutrzenką.
Weisz z ostatnim rywalem spisał się najlepiej. Strzelił gola, a jego zespół wygrał aż 10-0. Dziennikarze przeglądu sportowego napisali: przykro było patrzeć we wtorek nie tylko na katastrofę drużyny krakowskiej, ale i na kompromitację całego sportu w naszym kraju. Arpad Weisz trafił do notesu włoskich trenerów wcześniej niż w 1924 roku. To było 4 marca 1923 roku. W Genui Italia grała z Węgrami, a szybki lewoskrzydłowy był najlepszy na placu. Włosi nie mieli pojęcia, że ich najgroźniejszy rywal 8 lat wcześniej jako żołnierz armii austro-węgierskiej wyruszył na wojnę z ich ojczyzną. W Europie szalała pierwsza wojna światowa. Weisz trafił do niewoli w 1915 roku i był o włos od śmierci. Został internowany w Trapani, a ten dokument to potwierdza. Po odejściu z Maccabi Brno Arpad trafił na chwilę do Alessandrii, skąd odszedł do Interu Mediolan. Rozegrał w nim ledwie 11 meczów, strzelił 3 gole i doznał poważnej kontuzji kolana, która przekreśliła jego plany. Dla drużyny był już bezużyteczny, miał wtedy 29 lat. Rękę wyciągnął do niego Augusto Rangone, przyszły selekcjoner reprezentacji Włoch, który zaprosił go na staż do Alessandrii. Węgrzy mieli wtedy świetną renomę w Europie, byli współtwórcami naddunajskiej szkoły gry. Weisz szybko nauczył się włoskiego, był więc idealnym kandydatem na asystenta. Sprawy toczą się bardzo szybko. W 1926 roku Arpad trafia do Interu jako trener pierwszej drużyny. O jego rewolucyjnych metodach, analitycznym umyśle, nowatorskich rozwiązaniach i pomysłach taktycznych zaczyna mówić całe środowisko piłkarskie w Italii. Weisz jako pierwszy szkoleniowiec dba o dietę piłkarzy, rozpisuje indywidualne plany treningowe. Uczestniczy też aktywnie w zajęciach, a nie przygląda się im z boku. Osobiście ogląda mecze juniorów i poszukuje utalentowanych chłopców. Importuje rewolucyjną metodę Herberta Chapmana, znaną jako taktyka WM. System z 3 obrońcami i indywidualnym kryciem jest odpowiedzią na wprowadzenie nowego przepisu o spalonym w 1925 roku. Magazyn Il Calcio Illustrato pisze o nim: to ten zagraniczny trener, który doskonale mówi w naszym języku i świetnie zna się na piłce, jest jednoosobową awangardą w tym zawodzie. W 1930 roku, w pierwszym sezonie w historii Serie A, Weisz prowadzi Inter do tytułu mistrzowskiego jako najmłodszy szkoleniowiec w dotychczasowej historii. Ma 34 lata i rozpoczyna sztafetę trenerów, którzy poprowadzą mediolańską drużynę na szczyt ligi. Alfredo Foni, Elenio Herrera, Giovanni Trapattoni, Roberto Mancini czy José Mourinho później szli jego śladami. Oficjalnie Scudetto w 1930 roku zdobywa Ambrosiana. Nazwa Internazionale kłuje w oczy faszystowski reżim, rzekomo godzi w ducha narodu i kojarzy się z komunistyczną międzynarodówką. We wrześniu 1928 roku Inter łączy się z US Milanese i powstaje sztuczny twór, który nie przetrwa próby czasu, ale to tylko z góry narzucona nazwa. Interiści i tak wiedzą i czują swoje. Weisz ma podwójną satysfakcję. Chłopiec, którego odkrywa dla świata, legendarny później Giuseppe Meazza, zostaje najlepszym strzelcem ligi z 32 trafieniami w sezonie. To Węgier otwiera mu drogę do wielkiej kariery. Nie zważa na jego wątłą budowę ciała, przez którą zamknięto mu drogę do Milanu. Każe mu zwolnić się z fabryki i załatwia indywidualny kontrakt. Dzięki jego odwadze rodzi się pierwsza wielka gwiazda włoskiej piłki. W klubie zawiązuje się szczególna więź między Weiszem a Aldo Molinarim, specjalistą od rynku transferowego. Duet tworzy rewolucyjną książkę Il Gioco del Calcio, która staje się absolutnym hitem wydawniczym. Arpad pisze o taktyce, planach treningowych, zarządzaniu drużyną, a Aldo o budżetach, kontraktach, negocjacjach transferowych. Książka stanowi punkt odniesienia dla wszystkich, którzy zauroczyli się futbolem. Przedmowę pisze Vittorio Pozzo, selekcjoner reprezentacji Italii, który w ciągu najbliższej dekady 2 razy zdobędzie tytuł mistrza świata. Etap mediolański z wyjątkiem podróży do Ameryki Południowej, gdzie Arpad studiował argentyński i urugwajski futbol, oraz roku spędzonym w Bari, to fundamentalny czas w życiu zawodowym Weisza. W ostatnich 2 sezonach jego Inter, zwany Ambrosianą, toczy boje z Juventusem, ale za każdym razem musi oglądać plecy swojego rywala. Przegrywa też finał Mitropa Cup, czyli Pucharu Europy Środkowej. W końcu Wenger odchodzi z klubu po konflikcie z nowym prezydentem Ferdinando Pozzanim, aroganckim przedsiębiorcą, który chce ingerować w wybory szkoleniowca. Weisz zostaje zwolniony. Nie wybrzydza i schodzi do piwnicy, ma na utrzymaniu ciężarną żonę i małego synka Roberta. Przyjmuje więc ofertę Nowary, która gra w Serie B i po 6 miesiącach zostawia słabą kadrową ekipę na 4. miejscu w tabeli. 2 października 1934 roku po raz drugi zostaje ojcem. W mediolańskim szpitalu na świat przychodzi Klara. To zdjęcie zrobiono na oddziale położniczym.
Nowara jest tylko chwilowym epizodem. W Bolonii dochodzi do poważnych zmian. Klub przejmuje Renato Dallara, potężny przedsiębiorca marzący o wielkich sukcesach. Wie, że Weiss czuje urazę do Interu i jest przeambitny. Dzwoni do niego i składa propozycję nie do odrzucenia. Cel jest tylko jeden, Scudetto i przełamanie supremacji Juve, które od 4 lat panoszy się w kraju. Weiss podejmuje wyzwanie, podpisuje umowę z klubem, który mecze rozgrywa na imponującym wówczas Stadio Littoriale. Znajduje się na nim pomnik Benito Mussoliniego, który podczas inauguracji obiektu wjechał na trybunę na koniu. Arpad zaczyna pracę w klubie, który ma prezydenta z faszystowskiego nadania. Co paradoksalne, jako Żyd przyczyni się do chwały reżimu, który kilka lat później deportuje go z kraju. Pierwsze pół roku, w którym domyka sezon 1934-35, kończy na 6. miejscu w tabeli. Mistrzem po raz 5. z rzędu zostaje Juventus, ale rok później to rozsoblusą górą. Arpad Weiss w drodze po Scudetto wykorzystuje tylko 14 piłkarzy. Do dziś to absolutny rekord w historii Serie A. W sierpniu 1936 roku w Rzymie wraz z drużyną zostaje nagrodzony przez Benito Mussoliniego za wywalczenie tytułu mistrzowskiego. Będzie przyjmował gratulacje od człowieka, który niedługo później deportuje go z kraju. Ostatni raz zobaczy go 12 miesięcy później. Bolonia obroni tytuł, a Duce powie, że podziwia najlepszą drużynę w kraju i jej trenera. Końcem maja 1937 roku świętująca Scudetto drużyna Arpada Weissa jedzie do Paryża na międzynarodowy turniej zorganizowany przy okazji Światowej Wystawy Expo. Znajduje się w europejskiej awangardzie obok Austrii Wiedeń, Chelsea, Lipska, Olimpiku Marsylia, Slavii Praga czy Sochaux. To przedwojenna wersja współczesnej Champions League. Po 2 zwycięstwach w finale zespół Weissa ogrywa mistrza Anglii Chelsea aż 4-1. I oczarowuje francuskich dziennikarzy. Włoski magazyn Calcio Illustrato zamieszcza artykuł, w którym pada określenie drużyna, która wstrząsnęła światem. Tak zostanie zapamiętany zespół węgierskiego nowatora. Ale w listopadzie Weiss przeżyje jedną z największych porażek w swojej karierze trenerskiej. W towarzyskim turnieju rozgrywanym w Paryżu reprezentacja Ligi Polskiej z Ernestem Wilimowskim w składzie zdemoluje Bolonię aż 5-1. Dziennikarze Przeglądu Sportowego napiszą, że nikt w kraju nie wierzy w pierwsze wiadomości z francuskich boisk. Na pierwszej stronie znajdzie się jedyne zdjęcie Weissa w polskiej gazecie, zrobione podczas wymiany proporców. Jednak u szczytu swojej międzynarodowej sławy Arpad Weiss zaczyna dostrzegać kłopoty. Benito Mussolini zmienia politykę wobec Żydów, którzy 14 lipca 1938 roku zostają wykluczeni ze społeczeństwa włoskiego. Powstaje manifest rasistowski. Żydzi zostają zaliczeni do ras obcych i nie są traktowani jako część narodu. Dla Weissa najważniejsze jest to, że amatorzy i profesjonaliści nie mogą być zarejestrowani w klubach sportowych jako zawodnicy i trenerzy. To w praktyce przesądza jego los. W międzyczasie Wielka Rada Faszystowska przygotowuje zarządzenie, zgodnie z którym Żydzi niebędący obywatelami włoskimi, którzy po 1919 roku osiedlili się w Italii, muszą opuścić kraj w terminie 6 miesięcy. Robert Weiss, syn Arpada, 1 września zostaje wyrzucony ze szkoły. Tydzień później trener Bolonii słyszy, że ma pół roku na opuszczenie Italii. 16 października jego zespół pokonuje Lazio 2-0, a to jego ostatni oficjalny mecz w roli szkoleniowca Bolonii. Władze klubu nie robią nic, by mu pomóc. Zastępuje go Hermann Felsner. Prasa milczy, informując tylko, że dotychczasowy szkoleniowiec podjął decyzję o rezygnacji. W Italii już trwa wielka nagonka antysemicka. Weiss wraz z rodziną wyjeżdża do Paryża 10 stycznia 1939 roku. Tego dnia widzi Italię po raz ostatni. W Paryżu Arpad ma renomę, a Żydzi nie są pozbawiani tam praw obywatelskich, choć antysemityzm we Francji już pełza. Alexandre Villaplagne, kapitan reprezentacji Francji na mundialu w 1930 roku, w ciągu 2 lat zacznie współpracować z Gestapo i będzie odpowiedzialny za śmierć ponad 50 osób. Weiss w Paryżu spotyka się z wieloma ludźmi ze środowiska piłkarskiego, by wieść o jego zwolnieniu z Bolonii odbiła się jak najszerszym echem. Sensacyjne informacje docierają do Holandii. Tam Karol Lotzi, jeden z najpotężniejszych organizatorów życia sportowego, prawdziwy człowiek orkiestra, podejmuje błyskawiczną decyzję. Kontaktuje się z Weissem, umawia na spotkanie w Paryżu i składa mu propozycję prowadzenia drużyny w mieście Dordrecht. Arpad trafia do amatorskiego środowiska, gdzie futbol nie jest namiętnością mas, ale przynajmniej może spokojnie żyć i zarabiać pieniądze. Zostaje 10. zagranicznym trenerem w historii Dordrecht. 16 lutego Arpad z żoną i 2 dzieci przybywa do Dordrecht.
Wita ich prezydent klubu Willem van Twist. Ich przyjazd odnotowano w prowadzonych wówczas w Holandii kartach rodzinnych. Willem van Twist musi poręczyć za Weisza i wpłacić sumę 1000 guldenów, by ten otrzymał pozwolenie na pracę do lipca 1939 roku. Węgier natychmiast bierze się do roboty i rewolucjonizuje metody treningowe w amatorskim klubie. W ciągu pierwszych kilku miesięcy drużyna robi postęp i ostatecznie utrzymuje się w lidze, co jest wielkim sukcesem. Końcem maja rozgrywa ostatni mecz i świętuje. We wrześniu Adolf Hitler atakuje Polskę, a w maju 1940 roku wkracza do Holandii. Żydzi drżą przed okupantem. Prawo zmienia się bardzo szybko. 15 września do klubu wysłane zostaje pismo, które zakazuje zatrudniania trenera żydowskiego pochodzenia. Weisz nie może uczestniczyć w meczach nawet jako kibic. Anulowane zostają wszystkie jego składki emerytalne i ubezpieczeniowe. Syn Robert gra w drużynie młodzieżowej i dopóki kolejny zakaz nie dotknie także jego, Arpad może co najwyżej pojawić się na treningach, ale też do czasu. 2 sierpnia 1942 roku Gestapo wchodzi do domu Weiszów i daje im 30 minut na spakowanie najpotrzebniejszych rzeczy. Budynek zostaje zapieczętowany, a Arpad, Ilona, jego żona, nazywana Vitalii Eleną, Robert i Klara trafiają do obozu w Amersfoort, by po kilku dniach znaleźć się w Westerbork. Ten dokument jest potwierdzeniem działań Gestapo. W Dordrecht nikt nie podejmuje wysiłków, by uratować rodzinę trenera. Prezydent Willem van Twist, jeden z najpotężniejszych ludzi w regionie, który sprowadzał Weisza do Holandii, nie zrobił nic, by go chronić. Arpad Weisz został dosłownie wymazany z historii Dordrecht na kolejne 60 lat. Dopiero Arie Heistek, przewodniczący i archiwista klubowy, przywrócił pamięć o żydowskim trenerze w artykułach prasowych, wywiadach i książce w XXI wieku. To on zaczął odważnie mówić o tym, że klub zrobił wszystko, by sprowadzić Weisza do Holandii i zupełnie nic, by uchronić go przed śmiercią. Vitalii od zapomnienia jego historii ocalił znakomity dziennikarz Matteo Marani, który napisał książkę o Arpadzie Weiszu. Bez ich pracy nie powstałby ten materiał. 76. rocznica wyzwolenia niemieckiego obozu Auschwitz-Birkenau poświęcona jest pamięci ponad 200 tysięcy dzieci, które zostały w nim zamordowane. W komorze gazowej zginęli także Robert i Klara, 12-letni syn i 8-letnia córka Arpada Weisza.